O metodzie na wnuczka wiadomo już niemal wszystko, w mediach o niej głośno i często. Wydawać by się mogło, że radnemu seniorowi taki wnuczkowy oszust nie zagraża. Tymczasem w przeciągu ostatnich paru dni oszuści wyłodzili od jaworznickich seniorów 262 tysiące złotych. W ramach działań profilaktycznych Komenda Miejska Policji w Jaworznie zaprosiła seniorów do klubu Niko w Byczynie na debatę Bezpieczeństwo seniora w gminie Jaworzno. Co mówią sami seniorzy o tej metodzie? Ja po prostu nie dałbym się nabrać nikomu, ponieważ każdą informację, która załóżmy nie jest dla mnie pewna, sprawdzam. Spotkanie otworzył oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji, komisarz Tomasz Obarski. O sposobach działania oszustów mówili zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej, podinspektor Jacek Sowa i profilaktyk społeczny, sierżant sztabowy Monika Śliwińska. Skąd bierze się naiwność seniorów, którzy tak łatwo, bez analizowania sytuacji, dają się oszukać? Są to osoby starsze, są to niejednokrotnie jeszcze rodzice, ale przede wszystkim dziadkowie. Dziadkowie, którzy w ich mniemaniu najważniejsza jest rodzina. Jeżeli otrzymują informację, że coś się dzieje z ich synem, coś się dzieje z ich wnukiem, wnuczką, podejmują wszelkie możliwe sposoby, aby im w tym temacie pomóc. Niektórzy psycholodzy skłonni są uważać, że taka naiwność i bezgraniczne zaufanie jest wynikiem rozluźnienia rodzinnych relacji z seniorem. W naszej ocenie jest to spowodowane taką chęcią szybkiego zarobku przez sprawców. Wykorzystują tą naiwność, tą dobroć tego człowieka, tego naszego seniora, i w ten sposób dochodzi bezpośrednio zawsze do oszustwa na tak zwanego wnuczka. Przestępstwa na tak zwanego wnuczka to są przestępstwa pod legendą. Często osoby dzwoniące do osób starszych przedstawiają się za policjanta i też próbują podczas tej rozmowy, prowadząc ją w taki sposób, aby zaraz po zakończeniu osoba starsza przekazała nam pieniądze. Oszuści w swojej pomysłowości nie znają granic. Zmyślają niczym w filmach akcji. Na przykład informują o tajnej akcji policji, a osoba, do której dzwonią, ma pomóc, przekazując gotówkę. Na to też seniorzy dali się nabrać. W unikaniu takich sytuacji ma im pomóc dzielnicowy. Od pewnego czasu mamy dzielnicowy, taką akcję ogólnopolską, dzielnicowy bliżej nas. Jak się okazuje, nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta wiedzą, kto jest ich dzielnicowym. Dzisiaj gości również dzielnicowy, który będzie przekazywał też podstawowe informacje. Przede wszystkim informacje na temat jego osoby, do niego kontakt bezpośredni, żeby wszystkie osoby mogły zawsze na niego liczyć. Ta akcja policji ważna dla społeczności seniorów będzie miała ciąg dalszy. Prewencja jest w przypadku tego typu przestępstw działaniem bardzo ważnym. Kolejne akcje w zależności od potrzeb, bo musimy zdiagnozować, które rejony są rejonami najbardziej niebezpiecznymi, mówiąc wprost, w których miejscach naszego miasta może dochodzić do przestępstw. I tam na pewno się pojawimy. W jednej z prelekcji prowadzący policjant skwitował powody naiwności seniorów krótko. W takich sytuacjach senior ma galimatias w głowie. Dodajmy, że poświęcając seniorowi więcej czasu, z pewnością uchronimy go przed takim oszustem.